Proszę powiedzieć właśnie, jaka jest przyszłość tego regionu, jeśli chodzi o rozwój elektromobilności? W tej chwili to jest dla nas bardzo ważna dyskusja. O ile setki lat temu Górny Śląsk, Zagłębie stały na wydobyciu węgla, na hutach stali, tak wiemy, że ten przemysł obecnie już mija, mimo tego, że jeszcze w dalszym ciągu kopalnie funkcjonują, są podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale już szukamy nowych pomysłów na przyszłość gospodarki. Od kilkudziesięciu lat, dwudziestu kilku, w tej chwili głównym takim motorem napędowym gospodarki tutaj tego regionu jest właśnie branża automotive. Jesteśmy głównym producentem części dla pojazdów tak zwanych OE. Duża część z producentów jednak dostarcza swoje podzespoły do uzupełnienia sprzętu silników spalinowych. W sytuacji, kiedy okazuje się przyszłością, być może, a moim zdaniem na pewno, właśnie będą pojazdy napędzane energią elektryczną, czy bateriami, czy ogniwami paliwowymi z wodorem, to okazuje się, że być może duża część tej produkcji nie będzie nam potrzebna. Tak więc my już musimy w tej chwili myśleć, w jaki sposób nasza gospodarka będzie wyglądała w przyszłości. Tak więc stąd jesteśmy aktywni w tej dyskusji o rewolucji, bo chcemy być jej awangardzie. My chcemy wyznaczać trendy. My chcemy być tymi, którzy skorzystają na tym łańcuchu wartości, którzy może powstać przy produkcji czy polskiego autobusu, czy polskich rozwiązań związanych z motoryzacją. Narodowe Centrum Badania i Rozwoju ogłosiło taki program, gdzie zachęca wszystkich, którzy mają pomysł na to, by produkować taki autobus, zastosować polskie rozwiązania, polskie wynalazki, by doprowadzić do finału, czyli do gotowego projektu, mają szansę to zrobić. To jest wieloetapowe postępowanie, które w ciągu najbliższych 2 lat ma doprowadzić do tego, że będziemy w stanie mieć tutaj na Górnym Śląsku 300 elektrycznych autobusów, to jest 30% naszej floty, ale w wielu innych miastach Polski również uzupełnić tą flotę tych autobusów. Myślimy tutaj o poprawie jakości życia mieszkańców, bo to jest przede wszystkim dla nas czyste powietrze. Te autobusy są ekologiczne, nie są emisyjne, ale również to może stanowić istotny wpływ na rozwój gospodarki polskiej w sektorze automotive, a to będziemy na tym nam również bardzo mocno zależy. Czyli za 2 lata spotykamy się w Katowicach i jeździmy co najmniej 300 polskimi autobusami elektrycznymi. Tak jest, już Państwa serdecznie zapraszam.